Pół roku trwał kompleksowy remont bocznicy kolejowej, która znajduje się w Kołobrzegu w pobliżu ulicy Okopowej. Została wymieniona sieć trakcyjna, sieć kanalizacyjna, sieć sanitarna. Praktycznie zostało to zrobione od początku do standardu Europa Plus, jak to mówimy, czyli standardów najwyższych standardów europejskich. Na bocznicę wjeżdżają wszystkie pociągi kończące i rozpoczynające trasę w Kołobrzegu. Są tu sprawdzane pod kątem technicznym. Rewidenci, którzy odpowiadają za część techniczną składu, przechodzą tak zwany roboczo, określając wzdłuż całego składu, oceniają jego stan techniczny. Natomiast w tym samym czasie grupa osób sprzątających, w tej chwili sprząta to dla nas spółka Wars, wchodzi na tak zwany skład i zaczyna go sprzątać. Po modernizacji bocznicy czas sprzątania pociągów znacznie się skrócił. Już nie 15, a 8 minut potrzebuje kilkuosobowa ekipa, by posprzątać jeden wagon. Zaczyna według ściśle określonych harmonogramów i procedur czyszczyć skład. W tym samym czasie część pracowników, która odpowiada za odfekalnianie takiego składu, zaczyna odfekalniać składy, a po odfekalnianiu również zaczynają być wagony wodowane. Takich punktów wodowania jest 28, wcześniej były 2. Po remoncie, według zapewnień przedstawicieli PKP, to jedna z najnowocześniejszych bocznic w województwie. Bocznica zachowująca wszystkie standardy techniczne, technologiczne, energooszczędności, spraw związanych z ochroną środowiska, jak również z całym bezpieczeństwem, również tych osób, które na takiej bocznicy pracują, bo to jest, może nie zawsze się o tym mówi, natomiast jest to również bardzo ważna sprawa, aby ci ludzie, którzy obsługują te składy, pracowali w warunkach raz, że humanitarnych, dwa i bezpiecznych. Remont bocznicy to element największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, którego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru, a także modernizacja stacji postojowych. Program o wartości 7 miliardów złotych ma być wdrożony do 2023 roku. Remont bocznicy w Kołobrzegu kosztował ponad 10,5 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie unijne.